Zmiany klimatyczne mają istotny wpływ na rolnictwo, zmuszając rolników do adaptacji do nowych warunków. Wzrost temperatur, zmienne warunki atmosferyczne oraz zmiany w opadach znacząco utrudniają uprawę roślin, wpływając negatywnie na jakość i cenę plonów. Rolnicy muszą podjąć innowacyjne działania, aby sprostać nowym wyzwaniom. W Polsce w ostatnich latach odnotowuje się wyższe temperatury zimą, co prowadzi do braku prawdziwych zim ze śniegiem, które trwałyby dłużej niż kilka dni. Zmienność temperatur idzie w parze z pojawieniem się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak nagłe huragany, gradobicia, ulewne deszcze czy długotrwałe susze. Te nieprzewidywalne zjawiska pogodowe negatywnie wpływają na uprawy i cały okres wegetacji roślin. Zdaniem ekspertów, jeśli taki trend się utrzyma, a temperatury zimą nadal będą rosły, możemy spodziewać się wydłużenia sezonu wegetacyjnego roślin. Szybko może się okazać, że dotychczasowa gleba nie będzie już wystarczająca dla niektórych gatunków roślin i trzeba będzie rozważyć uprawę innych. Na przesuszonych polach mogą pojawić się problemy z nawożeniem i ochroną roślin, a także erozją gleby. Susza jest poważnym zagrożeniem dla dzisiejszego rolnictwa. Wpływa ona na plonowanie roślin, doprowadza do braku wody w glebie, a co za tym idzie, do niedoboru składników mineralnych. Bez wystarczających ilości wody rośliny więdną i obumierają, co prowadzi do zmniejszenia plonów. Jeśli susza przypada na późniejszy okres wegetacyjny, rośliny nie wykształcą głębokiego systemu korzeniowego, co skutkuje dużymi stratami w plonach. Wpływa ona również na zwiększoną podatność roślin na choroby i szkodniki. Aby zminimalizować skutki suszy, rolnicy mogą inwestować w rośliny bardziej odporne, stosować systemy nawadniające oraz zmieniać technikę uprawy, np. rezygnować z uprawy późnej na rzecz bezorkowej. Taka zmiana, choć poważna i kosztowna, może okazać się niezbędna. Jako firma śledząca trendy w rolnictwie oferujemy innowacyjne technologie, takie jak bezorkowe systemy obróbki gleby czy ultrapłytka uprawa, które z pewnością Ci pomogą. Wprowadzenie nowoczesnych technologii pomaga radzić sobie ze zmianami klimatycznymi. Maszyny rolnicze przystosowane do różnych warunków pogodowych pozwalają na oszczędzanie zasobów wody i energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Uprawa bezorkowa zmniejsza liczbę zabiegów na polu, co przekłada się na mniejsze zużycie energii oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, a także zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie. Zrównoważone praktyki rolnicze, takie jak utrzymanie bioróżnorodności, ograniczenie stosowania herbicydów i chemicznych środków ochrony roślin oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, są kluczowe dla ochrony środowiska. Zastępowanie tradycyjnej orki nowoczesnymi agregatami uprawowymi, takimi jak te oferowane przez Rolmako, pomaga rolnikom dostosować się do obecnej sytuacji środowiskowej. Zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie dla rolników i producentów maszyn rolniczych. Adaptacja do nowych warunków poprzez innowacyjne techniki uprawy i nowoczesne maszyny jest kluczowa dla efektywnego i zrównoważonego rolnictwa. Mądre wybory technologiczne i praktyki rolnicze mogą pomóc zminimalizować negatywne skutki zmian klimatycznych, zapewniając stabilność i opłacalność upraw. Zaufaj specjalistom i postaw na rolmako.